Ata. Zostało wspaniała akcja! No proszę Państwa, Henryk Kasperczak na ustach chyba całej Polski. To za wspaniałe zagranie. I to za kapitalny strzał Kazimierza Dejny. A teraz ruskim dokopiemy. Nienawidzę ruskich! Pierogów! Nienawidzę ruskich! Pierogów! Nienawidzę ruskich! Pierogów! Rodzice? Żółtek. Właśnie Lutek, tak, Vlad! Lutek naszym mistrzem! Lutek naszym mistrzem! Słuchajcie, gdzie tu jest światło? Gdzie? O, gazeta! Co? Gazeta, słuchaj, ona jest do czytania. Co tam? Do czytania gazety. No, no. A nie do podcierania, jak myślałeś. Dawaj. Słuchaj. Co masz na pewno mi się nie podtarłeś? Obiecuję. No to możesz jej użyć. Słuchajcie, gazeta nie jest do czytania, więc gazeta dalej jest do podcierania. No słuchajcie, artykuł z pierwszej strony. Pierwszy sekretarz KCPZPR odwiedził rolników we wsi Przesmyki. Słuchajcie. On jechał na kombajnie. Na kombajnie! I wydoił dwie kropki. Dwie! Dobry jest. Ale najważniejsze jest na końcu. Na końcu sekretarz oznajmił, że plan pięcioletni został wykonany! Bo najważniejszy jest plan! Od igły po widły. Guzików, zeszytów, do mostów, kolei i armat. Bum! Wieżowców i sklepów. Ale gdzie te sklepy? Do fabryk, stoczni i hut. Jak produkowane? Gdzie produkowane? Ile to kosztuje? Za co to kosztuje? Gdzie pracujesz? Jak pracujesz? Gdzie się uczysz? Czego się uczysz? Czego się uczę? Czego się uczę? A tego się uczę. Motorem dziejów jest walka klas. Nie! Myśl Lenina wiecznie żywa. Nie! Historia spełni się w komunizmie. Nie! Katyń to zbrodnia hitlerowskich Niemiec. Łże! Masy pracujące miast i wsi. Łże! Pierwszy sekretarz PZPR. Łże! Tu jedynka. Łże! Pomożecie? Łże! Żeby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatnio. Łże! 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 Starzy? Lutek! Dobra, blask! Co blask? Co blask? Jeszcze chwila i milicja tu będzie! Sąsiedzie, no, jaka milicja? Nasi wygrani meczy już za 4 lata! Już za 4 lata! Polska będzie mistrzem świata! A co wy z tymi ruskimi? Nie lubimy ruskich. Pierogów! Pierogów, tak. Gdyby nie Ruscy, nas by tu nie było! Nie chcemy wytupli! A tak nas nie ruszą, bo jest Związek Radziecki! Nasz wielki brat! Nasz wielki brat! Do szkoły za darmo chodzicie? Na szabaty! Na obozy wyjeżdżacie? Na obozy, nie do obozu! Na obozy, nie do obozu! Na obozy, nie do obozu! A rodzice pracują, co? Na dwie zmiany. Na trzy. Na cztery. Na pięć. Na sześć. Na siedem. To o co wam chodzi? O co nam chodzi? Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Bo ja chcę głośno mówić, że nie lubię ruskich pierogów. A ja nie chcę się nikomu z niczego tłumaczyć. A ja chcę w kolejce wjechać na Kasprowy, a nie stać przed sklepem. I tam kupować, co mi się podoba. Ja nie chcę niczego załatwiać. Ja załatwię, jak ty załatwisz, że on załatwi, że mi załatwi. Ja załatwię, jak ty załatwisz, że on załatwi, że nie mi załatwi. Nie chcę defilat ku czci. Nie chcę się bać milicjanta. Chcę podróżować i paszport mieć w domu. W głowę się przewraca! Za dobrze wam. A wasi rodzice? Deszcze niespokojne potargały sam, a my na to
tej wojnie. Ładny parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy. Wiecie co? To była wojna. Okrutna wojna. A nie wojenka. Ale nie nasza. No nie nasza. To nie nasza. A my chcemy żyć. Chcemy żyć! Chcemy żyć normalnie! Nie oglądałeś meczu? Nie oglądałem tak nie do końca. Nie lubisz? Nie lubię. Uwielbiam! To dlaczego więc nie bardzo rozumiem? A ja właśnie bardzo rozumiem. Bardzo. Mów prościej. Ja nie umiem prościej. No to idę już. Idź w cholerę, na jak najdalej, albo nie. Wróć. Wróć, no. Przepraszam. Dobrze już, powiem ci, dlaczego nie oglądałem tego meczu. Nie oglądałem go, bo... Bo? No bo... No bo? Bo twoje oczy... One są... Są bardziej zielone od murawy na Wembley. Mam niebieskie. Ale ognik w nich wspanialszy od roga Lidejny. Wariat! Nie no, jestem Janek. Agata, ale mów Scarlett. Scarlett? A, już wiem, jak od tego powieścidła. Przeminęło z wiatrem, nie jest powieścidłem. Pewnie, że jestem. Film jest filmidłem. Nie znasz się. Akurat ja to się znam. Aha, na kopanej piłce tylko. Ten twój film to jest tylko banalny, ckliwy wyciskacz łez. Nie do oglądania. Są twoje mecze. Co, moje mecze? Tak, twoje mecze. Ta, w moich meczach to przynajmniej zawsze coś się dzieje, wiesz? Ależ tak. Tak, tak, tak. I to bardzo dużo. Dzieje się, cały czas się dzieje. 22 półmówców biega za jedną piłką. A za iloma mam biegać, no? No fascynujące. Są twoje oczy. Zaczynasz? Zaczynam, ale nie skończę. Ja skończę. A zaczęłaś? Może. Może. Głębokie, szerokie. O, i niebieskie jak twoje oczy. Odkrywczy. Niezwykła. Skala. Karla. Ja już nie mogę, nie mam siły. Wie może ktoś z Państwa, która godzina? Na pewno nie wczesna już. Stoimy tu ładnych parę godzin. No czekamy, czekamy i nic. I tak zamknięte. Patrzycie. Nic nie kupimy. O, cyrkowca przywieźli. Panie, tu nie stoisz, a nie cudujesz! Przecież stoję tak jak i my wszyscy. Nie tak jak wszyscy, nie. Niech pan idzie do cyrku, czy... Tam się pan nada. Akurat to jest jeden wielki cyrk. Zawsze się taki znajdzie. A jak zobaczą, jaka kolejka, to rzucą gdzie indziej. Panie, a ja szwagrowi telewizor robię, to na budowie robię. I co? Pewnie pustaki załatwią. Sam jak ten pustak jest. Jest interes do zrobienia. No. Chcesz kartki na mięso? No. Interes to interes. Ja tobie kartki na mięso, a ty mi na cud. A co dzieje? Hare Krishna? Hare Krishna! Hare Krishna! Zabierz go! Toriram! Żaden Hare Krishna. Na mecie obiecałem. Na mecie! Gorzałe! Gorzałe! Za jaką gorzałe? Ty sobie wiesz to mięso z kartek, a tam będą... Wiesz co tam będą robić? Będą świniaka! Taka świeżyna! Tu człowiek! Ja nie stój! Stój jak stoisz, a nie cudujesz! Nie dość, że mam stać, to jeszcze muszę stać tak jak wszyscy! Nie podoba się? To won! Więcej dla nas będzie, nie? Mam gdzieś bas i to wasze się! Ale na szczęście
Ja jestem. Ja... myślę. Tak. Ja czuję! I to nawet tej waszej zafajdanej kolejce! Ludzie! Co? Co? Ludzie! Towar nie dojechał! Jak to? Ale w meblowym rzucili ławy i meble ścianki. Gdzie? No na Emilii Piotę! Nie jest lista? Nie, kto pierwszy, ten lepszy! Ludzie! Solidarność ma 3 lata, wciąż żyje i zwycięży! Solidarność! 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 Ile to może jeszcze trwać, no? Ja tu jestem od zadawania pytań. Nazwisko? Rodzinka. Imię? Adam. Nazwisko? Rodzinka, już mówiłem! Imię matki? Wiktoria. Imię ojca? Aleksander. Zawód? Student! Wiek? 100! No to zacznijmy jeszcze raz. Nazwisko? Rodzinka. Imię? Adam. Nazwisko? Rodzinka. Imię matki? Wiktoria. Imię ojca? Aleksander. Zawód? Student. Wiek? 25. Obywatel? Rodzinka, Adam. Brał udział w nielegalnej manifestacji. Zostawcie nas samych. My się przecież znamy. To pan? Oczywiście, że ja. Mówiłem, że mogę pomóc. Ale w czym? Nie bardzo sobie przypominam. Jak to w czym? W wyjeździe. Obawiam się, że to już nieaktualne. Słuchaj, no nie bądź głupi. Sytuacja w tym kraju nie zmieni się przez 30 lat. I ktoś taki jak ty nie nadaje się, by tu żyć. Sporo o tobie wiemy. Jak chcesz, załatwimy ci papiery i wyjedziesz. Być może nawet na uczelnię. Tak po prostu? Nie ma nic prostszego. Kilka informacji i odmienisz swoje życie. Londyn, Madryt, Paryż, może i dalej. To jak? Ale co miałbym niby robić? No, wiesz no, podać kilka informacji co jakiś czas. Informacji? O czym? Co się dzieje na uniwerku, w organizacji, bibule? Słuchaj, no, my dobrze płacimy. I co, ja miałbym za pieniądze donosić na kolegów, tak? Spokojnie. Nie musisz brać pieniędzy. No pewnie. Ale paszport. Mam w dupie ten wasz paszport, te wasze studia, pieniądze. Wolę zdechnąć z głodu. Ile ci płacą, ty moskiewski fachowiec? Wyprowadzić! Jeszcze mi... Odpowiesz dodatkowo za obrazy władzy! Ty głupcze! Skończony idioto! Mogłeś mieć wszystko! Mogłeś mieć wszystko! A ty wolisz mieć nic. Oprócz kłopotów. O tak. A my o nie zadbamy. A potem? Kto wie, może jeszcze do nas wróci? Misiu. Misiu, gdzie jesteś? Misiu. No Misiu, no. Misiu. A mam cię, znalazłem, Nie liczy się.
się bawić. Ty się nie umiesz nie bawić. Znasz zasad. Podglądałaś, nie widziałem. Nie, prawda, nie umiesz się bawić. Nie bawię się z tobą i idź sobie. Ale wiesz, mogłabym nie mówić. Tak. Nie słyszeć. Mhm. Ale nie widzieć? Nie móc oglądać? No tak, nie móc oglądać na przykład mojej twarzy. To jest straszne, wiem. Co za szczęście, że to wszystko dla nas. Ludzie modlą się, pukają do drzwi raju. Nie wiedzą, że w nim żyją. Nie wiedziałem, że Warszawa stanu wojennego to jest rajskie miejsce, ale z drugiej strony nie narzekam. Oj, nie wygłupiaj się, misiu. Wiesz, o czym mówię. No, o czym? Marek Chłasko, pamiętasz? No, pewnie, że pamiętam te wiersze i kolacje przy świecach. Żyjemy w takim Chłaskolandzie, gdzie jest szaro, brudno, źle. I niestety, ale szybko to się nie zmieni. I to jest najgorsze. Ale ja nie pozwolę, rozumiesz? Nie pozwolę, żeby jakaś polityczna hołota decydowała o moim życiu i zamykała mnie jak jakieś zwierzę w klatce. Ja chcę pojechać do Nepalu, na safari. Nie wystarczą ci, nie wiem, Bieszczady? Tam pięknie, ale ale ja zachłanna jestem, nienasycona, ja tu się duszę, no nie rozumiesz? Nie rozumiem, no właśnie, żebyś wiedziała, że nie rozumiem, bo jak każdy, jesteś jak każdy. Wszyscy chcieliby stąd wyjechać i to jak najdalej, na safari, do Nepalu. Tak jest najprościej. A ty? A ja nie wiem, chyba bym nie potrafił. Ale skąd wiesz? Nie wiem, ale tak w innym kraju nie potrafiłbym. W innym kraju, w innym kraju. Co myślisz, że to takie proste? Jesteśmy mieszkańcami najbardziej nawet niezwykłej planety. Nie zaczynaj. Nie będę tego powtarzał, zapomnę. Powtórz. Nie. Powtórz. Nie. Jesteśmy mieszkańcami najbardziej niezwykłej planety. O. Zamykanie się na niewielkim jej skrawku z powodów politycznych, a więc idiotycznych. No idiotyczne. To skrajna głupota. Ale jak? Tak. Życie jako przygoda? A żebyś wiedział. I nie wolno nam jest tego zmarnować i zepsuć. Bo dane nam jest tylko raz. Jedyny raz. Ja wiem, wiem, że gór tych siedem jest. Wiem też, wiem, przejść muszę siedem rzek. I ciągle dal, za dalą dal, zawieje śnieżyce i żal. Zalet i kurz. I nie wiem nawet już. Zalet! Czy tam gdzieś... Skarlet! No, trzymajcie, no chociaż jakąś ostatnią akcję. Będziesz, nie, kto cię wpuści w Mierzejewski następny? Dawaj, Bławczu, strzelaj! Jedziesz to! Masz ją! Dawaj, gol! Nie! Do końca, Polacy! Nie. Wierzmy, że może jeszcze jakiś... Nie wierzę, no nie wierzę! Żadna spotkanie. Oczywiście, jak zwykle, mecz otwarcia, mecz o wszystko! I mecz o honor. Ja mam dość, mam dość! Idę do kuchni, chcecie coś? Na czasy. Ja chcę soku. Jakiego? Grejpfrutowego. Biały, czerwony. Różowy. Widziałaś, Anka, są już pierwsze bramki na YouTubie. Tam, film oglądałam. No cię, co za szmaciarze, no widzieliście to, szmaciarze! Nawet z grupy nie potrafią wyjść.
Po co to euro? A w dawnych czasach ojciec opowiadał... Nie! Nie kończ. Proszę cię, nie kończ. Ciągle tylko wszyscy mówią o dawnych czasach i że my to mieliśmy ciężko. A nam się w głowach przewraca. My nie mieliśmy nic, a wy macie wszystko. I co z tego? Pewnie co z tego? Tak samo mówi. Następny. Chcesz to powtarzać? Ja nie zamierzam. Tak już było i nikt ani nic tego nie zmieni. Choćbyś gadał przez rok dookoła. Aj, weźcie. Nie nerwuj się tak. No, widziałaś, co oni zrobili? Co? Ktoś idzie? Słyszeliście co? Ktoś się spóźnił. Zapraszaliście jeszcze kogoś? No nie. Ja też. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Zamawialiście? Proszę pana, ale... Nie. No właśnie, coś... Ja też nie. My nie zamawialiśmy pizzy. No właśnie. Co właśnie? Nasza firma testuje nowy program, który polega na dotarciu do klienta przed złożeniem zamówienia. Oczywiście wymaga to perfekcyjnego skoordynowania wielu złożonych czynników. Ale czy niewygodnie jest otworzyć tylko drzwi i zaspokoić głód ulubiony wiedzonkiem? No oczywiście. Pewnie, no, nie wierzę. Dlaczego? Pewnie, że wygodniej, ale skąd wiecie? Nie ma nic prostszego. Zadziałał pewien system. Jaki system? Spośród wielu danych, które posiadamy, jesteśmy w stanie skonfigurować potrzeby naszych klientów. Nie jesteśmy jedyni. No dobrze, dobrze. Ale niech mi pan powie, skąd wiecie, że to ja mam ochotę na pizzę? I to właśnie w tej proszę chwili. Pana, w komputerowej bazie danych posiadamy szczegółowe informacje o naszych stałych klientach. Aha. Nie tylko o tym, jaką pizzę, jak często zamawiają, ale również w jakich okolicznościach. No tak, w trakcie meczu. Nie tylko, w trakcie spotkań. Ale skąd wiecie? No, dalej firmy mi ochroniarskie dysponują dużą wiedzą, do której mamy dostęp. Ale nam już czas. Życzę smacznego. A jeszcze masz do widzenia. Było rozmawiać, wystarczyło dla ciebie. No, wiedziałem, że tak będzie, ale... Wiecie co? Słyszeliście co? Wiecie co? No co? Nie podobał mi się ten facet. Nic nowego. A jaki pewien, że gust nam się nie zmieni? Nie martw się, jak ci się zmieni, będą wiedzieć wcześniej od ciebie. No, coś w tym jest. Przecież zawsze są jacyś oni. No ale jakie to szczęście, ja są firmy ochroniarskie. No przecież najmniej macie problem brzuchu. Co jest? Aktivistarom dziękujemy, tu się... To jest zamach! Ale panie terror... W tej walizce jest bomba! Ale pizza? Gówno pomyłka! Zaraz wysadzę w powietrze! To na pewno nie ten adres! O nie! Nie! Ten adres, ten adres! Nowolipki 10, mieszkania 3, mieszkanie Zawadzki. Dobrze, dobrze, spokojnie! Spokojnie! Proszę pana. Pan oddycha, powoli. Adres się zgadza. Naprawdę, adres się zgadza. No, zgadza. Ale Zawadzkich wielu! O, to było przedtem. Zawadzkich wielu! Ten Zawadzki jak jest Zawadzki. Tylko jeden! Witold Zawadzki. Witold Zawadzki! Wygooglowałem was! Twój tatuś... Kochany, jedyny! Musi zginąć! Agent tajnych służb musi zginąć! To mason i szpieg. To pomyłka. Mason i zdrajca. Wasze dni policzone. Co? Nie ma go? To poczekamy. Allah jest wielki. Synku, ja nie Al-Kaida. Al-Kaida to już trud. Ale panie terrorysta. Zamknij się! Nastawiam zegar. Tatuś nadchodzisz! A to niespodzianka! Jednak się to jest zamach! Terrorysta! Terrorysta! To jest dzisiaj drugi! Jaki drugi? Co za drugi? Ruch Odrodzenia Narodowego? Wysłali dwóch ludzi do akcji? Ron! Ci faszyści, szowiniści, nacjonaliści? My patrioci, prawdziwi Polacy! Prawdziwi Polacy, tak! Tak, znam te bajeczki! A nie prawdziwa cała reszta. A my przeciwko wykluczeniom usuwamy tych, co wykluczają dla nas.
równość i otwartość najważniejsze. Ale w czym zawinił mój tatuś? W czym zawinił? On jest starym homofobem! Kim nasz tata? Przecież mówię, homofobem nienawidzi on inności, że dwóch panów, że dwie panie, ruch postępu wydał wyrok! Ty lewaku! Ty prawaku! Komunisto! Ty faszysto, szowinisto! Terrorysto! Korki były, ja się tak spóźniłem trochę na nagranie. To jest news dnia. To jest wiadomość dnia. Na Nowolipkach bomba. Na Nowolipkach bomba. Było dwóch terrorystów. Było dwóch terrorystów. Ale dla nas najważniejszy ten z prawicy, nacjonalista. Ale dla nas najważniejszy ten lewak. Pogrążymy Kaczafiego. Wykończymy Niepalkota. Za chwilę wchodzisz na wizję. Za chwilę jesteś na wizji. Telewizji TVZ. Tu Telewizja Ojczyzna. Najświeższe wiadomości. W centrum Warszawy doszło do wybuchu bomby. W centrum miasta doszło do eksplozji bomby. Wszystko wskazuje na to, że był to zamach terrorystyczny. Z całą pewnością doszło do zamachu terrorystycznego. W zniszczonym od wybuchu mieszkaniu znaleziono broszury Ruchu Odrodzenia Narodowego, które okazały się własnością zamachowca. W gruzach mieszkania przy ulicy Nowolipki 10 znaleziono materiały propagandowe lewackiej organizacji Ruchu Postępu, które okazały się własnością zamachowca. W studiu witamy Stanisława Sieniołowskiego. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. W studiu gościmy Aleksandra Ciemarewicza. Kłaniam się pani, kłaniam się państwu. Co pan sądzi o tym wydarzeniu? I znów okazało się, że lewacy są zdolni do wszystkiego. Uderzają w fundament naszej cywilizacji, podkopują go. Wywracają porządek. Gardzą rodziną. Nie możemy dopuścić do tego. Co pan sądzi o tym wydarzeniu? No cóż, pani redaktor, po raz kolejny okazuje się, że skrajna prawica nie przebiera w środka. Obserwujemy stopniową faszyzację kraju, a do głosu coraz częściej dochodzą ekstremiści. Nie możemy dać się zastraszyć. To co pan proponuje? To proste, pani redaktor. Wszystkie demokratyczne siły powinny utworzyć obywatelski sojusz antyfaszystowski. W takim razie, co pan proponuje? Wszystkie patriotyczne siły powinny utworzyć Narodowy Sojusz Ocalenia Rodziny. Podobno są już pierwsze efekty. Tak, pani redaktor, powstaje ruch antylewacki, obejmujący coraz szersze środowiska, także młodzieży. Podobno powstają już pierwsze komitety. Tak, tak, pani redaktor, jest ich coraz więcej, a świadczą one o tym, że wreszcie, po wieloletniej drzemce, budzi się społeczeństwo obywatelskie. To dowód tego, że z letargu w końcu budzi się naród! Budzi się społeczeństwo obywatelskie. Budzi się naród! Społeczeństwo obywatelskie. Naród! Społeczeństwo obywatelskie. Naród! Społeczeństwo obywatelskie. Za nami wielka demonstracja! Dobrze, że bojówki wdzielają się do studni! Masz przed studiem manifestacja! Lewicowe bojówki wchodzą do studia! Wręcz faszyzmem! Szowinizmem! Fanatyzmem! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Zabrania się zabrania. I nie ma świętość. Bo jestem ja. Tylko ja. Ja?
chcę być kobietą. Chcę być kobietą! Chcę być kobietą! Hej, ty! Ej! Ty! Fajnie! Fajnie! No! Pierwszy raz tutaj? Pierwszy. A potem? Co potem? No, do galerii! Handlowej? A są inne? Do Arkadii! Kupisz mi kolczyki, buciki, buciki, kolczyki? Lubię to. Lubię. Hej, mała! Wielki! A żebyś wiedziała! Ham! No co ty taka? Jaka? Taka dzika! Bo co? Bo niełatwa! Niełatwa? Tak wszystkie łatwe! No wszystkie łatwe! Tak, tak! Tylko rwać! Rwać z korzeniami! Bo ja chcę! Ja chcę i to chcę cały świat! Chcę go mieć! Chcę go zjeść! Chcę używać i posiadać i gromadzić! No tak, chcę gromadzić rzeczy! Bo one są wierne! Wierne i posłuszne i pokorne! Ale najważniejsze, że wszystkie dla mnie! Zawsze dla mnie i tylko dla mnie! Wtedy, wreszcie wtedy ja, tylko ja, król i władca. Tak, tak, król i władca, król! 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 Królowie już byli! Wszystko już było! Demokracja? Była! Dyktatura! Była! Rewolucja! Była! Metafizyka! Była! Artyści! Byli! Prawda! Bertak z lewej strony ma... Była! To co pozostaje? Długie życie! 100 lat! 150! 200! I dłużej! Nie! Starość! Nie! Śmierć! Nie! Lek na... Lek na cierpienie! Dziękuję. Lek na zmarszczki! Lek na starzenie! Lek na nieśmiałość! I lek... na samotność. No. A jeśli coś będzie nie tak? A jeśli coś będzie nie tak? Z pomocą przyjdzie. Elektroniczny lekarz. Elektroniczny terapeuta. Elektroniczny nauczyciel. Elektroniczny ksiądz. I zawsze pod ręką tablet jak gazeta. Tablet do wanny. Tablet na plażę. Wszyscy jesteśmy w sieci. Sieci na śmieci i śmieci w sieci! Śmieci, nie śmieci i wszystko w sieci! Sieci ja! Sieci ty! Sieci my! Ja w Warszawie! Ja w Lizbonie! Ja w Manili! A ja w Weronie! Na Google Maps zaglądam przez twoje odchylone okno. Na Google Maps widzę twój samochód źle zaparkowany. Na Google Maps widać wszystko. Dom? Kałuże. Nie zgubisz. Zakręt? I plaż. Zawsze do celu. Kałuże. I zawsze zakręt? Na czas. Plaż. Nie zgubisz. Dom? Kałuże. Nie zgubisz się. Nie zgubisz się! Dziś są moje urodziny. 100 lat! Na fejsie 120 życzeń. Ale on nie napisał. Skuteczek. Na fejsie mam 300 znajomych. Stary, ja mam 1000. Dowa! I co z tego? W dniu dzisiejszym profil naszej firmy odwiedziło 1000 osób! No! Jedno kliknięcie i wygrasz samochód. Lubię to! Dwa kliknięcia i wygrasz milion! Wygrała! A wiecie co? Co? Pendrive'a! Dwa tygodnie.
nami zwiedzisz świat. W 3 tygodnie nauczymy cię angielskiego. Podaj swój telefon. Podaj swojego maila. Dodaj swoje zdjęcie. Chroni cię ustawa o ochronie danych. Ale! Podaj swój telefon. Podaj swojego maila. Dodaj swoje zdjęcie. Selfie! Chcę wiedzieć, jak rozwiązać równanie. Wiecie? Jak zawiązać krawat, no? Zawsze mam ten problem. Dlaczego wieża Eiffla tak się nazywa? Czy na Marsie jest tlen? Ile kochanek miał Ludwik XIV? 14? Jestem na grupie wielbicieli Poziomek i Chucka Norrisa! A ja jestem na grupie wielbicieli pająków i zupek chińskich! Dobre! Wszystko razem! Znakomite! A ja jestem na grupie znawców Teilharda de Chardin i Williama Blake'a! Wiemy, o czym myślisz. Wiemy, co czujesz. Wiemy, czego pragnąć. Znamy twoje dane. Wiemy, kim jesteś. Wiemy, gdzie jesteś. Wiemy, jaki jesteś. Wczoraj strzelali piękne bramki nasi. A dziś każdy w nie wpada. W markecie. Klik. W metrze. Klik. W muzeum. Klik. W bibliotece. Klik. W Montekinie. Klik. Na uczelni. Klik. Klik. To nasz ślad. Klik. To nasz znak. Klik. To wiedzieć. Klik. Poznawać. Klik. Pamiętać. Klik. Przyswajać. To jest nasz nowy, wspaniały świat. To jest nasz nowy, wspaniały świat. Co jest? Wyłączyli? A kiedy włączą? Nigdy. Nie wiadomo. I co teraz będzie? Co będzie? Co z nami będzie?